Witamy Was, słuchajcie, serdecznie. Sebastian Staśkiewicz, Tomasz Hesse, profesor z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mnie zaciekawił, jesteśmy na konferencji w ogóle w Gniewie, organizowanej przez Instytut Rybacka Śródlądowego. I profesor Tomasz wczoraj miał niesamowite wystąpienie, które mnie najbardziej zainteresowało. I chciałbym przekazać tutaj, zadać kilka pytań i przekazać Wam, uważam, że niezwykłą wiedzę, której jest... Nie można czegoś wyciągnąć z ekosystemu. Możemy, mając tą bogatą wiedzę, wprowadzać pewne regulacje, chociaż tu trzeba być też ostrożnym, że nie zastąpimy naturalnych procesów, choć próbujemy, to w naturalnych zbiornikach musi być ta regulacja bardzo subtelna, trwać powoli, to muszą rozumieć również i wędkarze, i rybacy. Nie da się nawet wśród gatunków sterować, że tu jakieś zabierzemy, inne wpuścimy. To musi być dopasowane do tego ekosystemu. Są jeziora bardzo czyściutkie, jeziora, które są chronione, rezerwaty. Tam zwykle są 4 do 5 gatunków, a takie jeziora na przykład z roślinnością lobeliową, jako relikt polodowcowy. I tam będziemy mieli okonia, płoć, leszcza, czasami węgorz, jeżeli tam się w ogóle dostanie, szczupak i lin. I to w zasadzie wszystko. I to są gatunki, które przypisane jakby są do takiego zbiornika. Będzie wielkie jezioro z dużą rzeką dopływającą, to będziemy mieli tych gatunków prawie 30. Pojawią się gatunki rzeczne, kilka drapieżników, migrujące. Na moment czasami się pojawiające zbiorniku. Więc tutaj to jest, powiedzmy sobie, naturalnie ukształtowane. No, także tutaj wszystko jest ważne. Ale też są takie jakby dyskusje, są takie nawet czasami nazwę to naciski, chociaż nie chciałbym tego nazywać poprzez nacisk, że w wędkarstwie na przykład stosuje się taki pomysł, nie chcę powiedzieć na skróty, a jednak troszeczkę on jest stosowany na skróty, że robimy wymiary górne i dolne, chcemy zachować ten pomnik przyrody. Oczywiście, że fajnie i tak dalej, bo jest to jakby istotne. Tłumaczone jest to dalej tym, trochę niestety, że to jest najlepsza genetyka, że ten największy odda najwięcej ikry, ona będzie najbardziej jakby, nazwę to, bogata w te geny, czyli jakby tak nawet słyszałem głosy pod tytułem, że ta ryba przekaże te informacje, że ona ma być sprytna, że ona jak dorosła już do takiego rozmiaru, to jej dzieci też będą takie sprytne, że one też dorosną do takiego rozmiaru i tak dalej. No i ta sama zasada, dwa zagadnienia tutaj poruszam, że jak zastosujemy mniejszy i większy wymiar ochronny, to będzie na pewno jakby rewelacja. Czyli to jest trochę tak wyciąganie pewnej szufladki. Tak. Tu jest jeden problem i w zasadzie pojawienie się, to najlepszym przykładem jest szczupak, pojawienie się tego dolnego wymiaru ochronnego i górnego, powiedzmy, że nie pobieramy z łowiska ryb dłuższych, większych jak 1 metr albo 90 cm jest graniczne, to okazuje się po kilku latach wprowadzania tej metody, którą sami jakby wędkarze, no powiedzmy sobie, promują to okazuje się, że eksploatacja wędkarska jest nakierowana na ściśle określoną grupę ryb. To przede wszystkim, powiedzmy sobie, są to szczupaki w granicach 60-80. W danym rozmiarze właśnie. W danym rozmiarze. Też jeszcze. I teraz jest ta silna presja wędkarska na tą grupę, skutkuje tym, że jeżeli tą rybę zabieramy, a nie wpuszczamy z powrotem, bo to trochę inny też temat, zabieramy z łowiska, to eksploatacja wędkarska jest skierowana na ryby najaktywniejsze, żerujące, szybko rosnące. I te techniki mogą zaburzyć strukturę wiekową, ten wymiar dolny i górny, strukturę wiekową populacji i też tempo wzrostu. Tutaj moje poglądy dotyczące są, że bezpieczniej jest zabrać z populacji na przykład 20% biomasy, nawet niezależnie ze względu na rozmiar. W Szwecji na przykład dla łososia nie ma dolnego wymiaru, bo im zależy, żeby właśnie te osobniki wolno rosnące były pozyskane przez wędkarzy, a nie zostawione w środowisku. Teraz jeżeli mamy wymiar, powiedzmy sobie, 50 cm dla szczupaka, to łatwo sobie wyobrazić, że niektóre 3-letnie ryby, szybko rosnące, mają te 50 cm. I te najlepsze osobniki z tej populacji zabieramy. Szybko rosnące, odżywiające się intensywnie, ten chudzinek, który rzadko je, nam na tą naszą sztuczną przynętę czy martwą rybkę się nie wyłazi.
Oczywiście nie neguję jakichkolwiek działań skierowanych do tego, żeby było więcej ryb, bo to jest tak, jedno to... oczywiście z nich, żebyśmy też byli dobrze tutaj zrozumieni, bo zawsze jest takie wybieranie jakiegoś kontekstu tak, i rzucanie kamieniami. Absolutnie nie o to chodzi. Pewnie, że zaingerowaliśmy już tyle razy w naturę, że konia z rzędem temu, kto wymyśli złoty środek, którego no, niestety nie ma. Najlepszym złotym środkiem jest umiarkowana eksploatacja. No tak, jest. Czyli jest oczywiście, tak, że tak. Szeroko rozumiana. Ale czy ten szczupak dojrzały, dorosły, faktycznie stanowi bardzo dobry materiał rozrodczy dla danej populacji gatunku? Akurat szczupak jest tutaj dobrym przykładem, bo rzeczywiście badania podkreślają, że ta, powiedzmy, dorodna samica może być, powiedzmy, wykorzystana do rozrodu z samcem znacznie mniejszym. To akurat większego znaczenia to nie ma, bo i często się tak robi. Ale są niektóre gatunki, które już mając wiek starszy, ta jakość materiału jest bardzo słaba. Takim przykładem na przykład właśnie jest troć, gdzie my nie bierzemy do rozrodu sztucznego osobników, powiedzmy, poniżej 50 cm, tylko na przykład 60-70, a już bardzo duże osobniki metrowe zostawiamy, dlatego że ta ikra jest gorszej jakości. Trochę tak to jest, bo faktycznie szczupak może tu jest złym przykładem, bo w naturze zresztą jest tak, że tą samicę goni tam takie taksyki, jak tak się mówi, dużo, dużo mniejsze, o połowę, nawet więcej samce. Fajnie, że jest kilka. I one mieszają te geny. Tak, natura rzeczy jest. Tak, u łososiowatych troszeczkę to inaczej faktycznie wygląda, nawet właśnie w naturze, ale to jest trochę tak, jakbyśmy, no przepraszam za porównanie, trochę tego naszego dziadka zmuszali do jeszcze rozrodu. Tu jest trochę taki problem, powiedzmy, czy co związane z fizjologią, dlatego że właśnie w momencie, gdy mamy zaburzoną strukturę płci w danej populacji, zdarza się, że dana samica na przykład ma opóźniony termin rozrodu albo w ogóle do niego nie przystąpi. Część ikry może zostać zresorbowana, ale czasami może to doprowadzić nawet do śmierci. Więc tutaj trzeba pamiętać, że natura pilnuje, żeby tych samców i samic było generalnie pół na pół. Mniej więcej tak w poszczególnych grupach wiekowych jest. Chociaż na przykład rozród rokonia polega na tym, że jedna samica, która się pojawi w otoczeniu na przykład bardzo małych, 5 samców. I tutaj wydawałoby się, no to przepraszam, ale gdzie ta struktura? Te samce bardzo często uczestniczą z kolejnymi samicami w rozrodzie, więc tutaj sobie natura pomaga. Wiele gatunków ma masę. Jakbym chciał wymienić strategie rozrodcze, no to w zasadzie byśmy tutaj do wieczora chyba siedzieli. To jest przepiękny świat i można by było, kończąc naszą rozmowę, zapytać się, dlaczego tak dużo jest gatunków ryb na świecie, bo ich jest prawie 30 tysięcy i jaka byłaby odpowiedź? Bo Noe nie musiał zabrać na arkę. Dziękuję bardzo serdecznie. Dwa słowa na temat najważniejszego, co ja znowu chcę przekazać, czy dzieciakom w szkołach, czy w ogóle w materiałach, dotyczące ekologii. Jaki ty byś apel przekazał nam właśnie, ludziom, jeżeli chodzi o, no to nazwę to, zrównoważone korzystanie z zasobów, bez których, co by nie powiedzieć, nie będziemy w stanie żyć. Tak, tutaj już sam termin zrównoważony rozwój jest jakby wystarczający, a jednocześnie każdy go rozumie inaczej. A najprościej tłumacząc, na czym polega ten zrównoważony rozwój, to jest tak, że korzystamy ze środowiska, czy to będzie rolnik, czy to będzie rybak, korzystamy ze środowiska naturalnego i możemy tak daleko ingerować w to środowisko do momentu, kiedy to środowisko jeszcze jest, że tak powiem, w pełnym obiegu, to znaczy jest odtwarzające się. Czyli tak zaczęliśmy o tych bakteriach, więc jeżeli bakterie są w stanie uruchomić cały mechanizm właśnie tego obracania się tych światów, zwierząt, roślin i powrotu, później rozkładu z powrotem, to jeżeli ten ekosystem jeszcze właśnie funkcjonuje, zapewnia nam czyste powietrze, czystą glebę, na której jest produkowana nasza żywność i czystą wodę, gdzie pływają nasze ryby, a czy nasze ryby, no tak chciałoby się tak powiedzieć, to
to znaczy, że jest, że realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju. Kiedy mamy już nieczyste powietrze, brudną ziemię zanieczyszczoną metalami ciężkimi i nasza żywność jest skażona, i zanieczyszczoną wodę z zakwitami sienicowymi, to znaczy, że przekroczyliśmy ten próg. I już wtedy nie mamy zrównoważonego rozwoju. Tak trzeba ten zrównoważony rozwój rozumieć. On za każdym razem jakby ta szerokość tego może być różna. W zależności od kraju, klimatu, miejsca na kuli ziemskiej, tak? Ale możemy tylko tak sięgać do natury, dopóki ona się jeszcze obraca, wszystko płynie, jest powiedzmy sobie pełne, kompletne. To wtedy jest zrównoważony rozwój. Dalej się cofniemy, pójdziemy dalej o jeden krok i już zaczynają się ekosystemy załamywać. Tak? Ja już gdzieś nawet mówię, nierzadko pytam, co dostaliście dzisiaj od natury. Jest dużo fajnych odpowiedzi i fajnie, że to dzieci też rozumieją i wymieniają. Ale jak zapytam, a co teraz, kto dzisiaj coś dał naturze w zamian właśnie, żeby zobaczyć, gdzie jest ta równowaga, no to już jest taka konsternacja i też fajnie, że refleksja. Czyli namawiam, żebyśmy nie tyle tylko segregowali na przykład śmieci w domu i tak dalej, zastanowili się, czy potrzebujemy faktycznie tą nową koszulkę, gdzie kilkaset litrów wody jest wyprodukowane do jej zrobienia, czy mamy coś faktycznie nie tylko zaprzestać, super by było, ale coś dać. Jak uważasz? No tu jest, to trochę zależy też właśnie od danego etapu, powiedzmy sobie, rozwoju. Dlatego, że bogatsze społeczeństwa, chociażby tu od sąsiadów, Niemcy, Francuzi, Anglicy może mniej, już wchodzą w taką fazę rezygnacji z pewnych dóbr. Nasze społeczeństwo jeszcze jest... To co jest, kolejne, na tej zasadzie, tak? Nasze społeczeństwo jeszcze jest ten momencik, że jeszcze ta konsumpcja jest taka przesadna. Wierzę, że to się niedługo skończy i zaczniemy wszyscy przyglądać się sobie nawzajem. I po co mi kolejny samochód, po co mi kolejna marynarka. I więc tu no, potrzeba trochę czasu. To już jest nadzieja. Jest nadzieja, jest nadzieja. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był, przedstaw się może jeszcze, tak, co robisz. Tomasz Hesse, jestem pracownikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, również też nauczycielem akademickim na Politechnice Koszalińskiej. I takie tematy, któreśmy tu dzisiaj poruszali, to oczywiście znajdują się w treściach programowych moich studentów. I miejmy nadzieję, że być może któryś ze słuchaczy skorzysta z takiej oferty i wybierze się na studia. Czyli zapraszamy do Koszalina. Zapraszamy na Koszalin, do Koszalina, nad morze oczywiście. Koszalin leży nad morzem. Ale zapraszamy też na rozwijanie swoich pasji związanych na przykład z ekologią i na pewno rozwijanie właśnie w postaci edukacji. Jeżeli to będzie edukacja na poziomie wyższym, związana też z ekologią, no to oczywiście bardzo dobrze. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.